Ubisoft ponownie znajduje się w ogniu krytyki, tym razem jednak wycofali licencję legendarnego już The Crew, także o tym dzisiaj pogadamy sobie w materiale. Dodatkowo przedstawiam wam dzisiaj tajemnicę, która została niedawno odkryta w Wiedźmie 3, która związana jest z postacią Dijkstry. Tom Henderson zdradza dodatkowo, co Warhouse Studios może zaprezentować 18 kwietnia na swoim pokazie, no i pod koniec pogadamy sobie jeszcze o Starus Outlaws, ponieważ z tego co twórcy zdążyli nas poinformować, zabraknie w produkcji znienawidzonego elementu. Subskrybujcie kanał i zaczynamy. Ubisoft od dość dawna może nie ma jakiegoś takiego konfliktu z graczami, aczkolwiek większość rzeczy, które tam zdecydują bądź wypuszczą, mają styczność z różnymi aferami. Czy to mamy chociażby Skull and Bones, które no nie przyjęło się w społeczeństwie graczy tak jak na to by liczyli, tym bardziej chociażby, no nie wiem, Ubisoft Polska znika z rynku, czy po prostu krzywa akcja Ubisoftcie, gdzie doszło do molestowań i mobbingu, a firma nic sobie z tego nie robiła i zamiast pociągnąć sprawę dalej, to po prostu przenosili oni deweloperów do innych studii. Nie da się ukryć, że ostatnia sytuacja, która miała miejsce z Ubisoftem, znowu przyciągnęła masę goryczy. Temat opiera się w głównej mierze na grze The Crew, czyli samochodowej ścigance, która nie da się ukryć, ale no jest znaną wyścigową produkcją. I co ciekawe, tytuł został uśmiercony przez Ubisoft 31 marca 2024 roku. Tego właśnie dnia wszystkie serwery zostały wyłączone, no i wraz z wyłączeniem serwerów gracze stracili dostęp do w sumie całej produkcji, a warto dodać, że kiedy Forza Horizon wyłącza serwery, no to gracze mają także dostęp do rozgrywek w trybie offline. I fakt, gry nie można już kupić ani na Steamie, ani na Ubisoftcie. I co ciekawe, nawet jeśli produkcję mieliście zakupioną i znajduje się ona w waszej bibliotece, no to Ubisoft postanowił coś z tym zrobić. Dokładnie mówiąc, Redditowi przyjrzeli się bliżej sprawie i zauważyli, że Ubisoft nie tylko zamknął serwery znanej ściganki, ale również wycofał licencję na grę, którą każdy nabywca otrzymał wraz z jej zakupem. Łączy się to ze słowami, które jakiś czas temu padły w sieci, jakby no chodzi o to, że w świecie gier cyfrowych nic nie jest do końca naszą własnością, a platformy dystrybucji cyfrowej to po prostu taka forma wynajmu gier. No bo wiecie, przeważnie jest tak, że jeśli twórcy wyłączą produkcję i już jakby sieć online zostanie całkowicie wyłączona, no to wciąż mogą bawić się oni w trybie offline. Co prawda nie daje ona już takiej rozgrywki jak właśnie przez internet, ale zawsze coś. Tutaj niestety takiej opcji nam nie dali. Nie jest jasne w sumie, dlaczego francuska korporacja postanowiła zrobić tak, a nie inaczej. Część graczy już teraz zastanawia się, czy może on być podstawą do kroków prawnych, ponieważ no tracimy w końcu dostęp nawet ograniczony do czegoś, za co zapłaciliśmy. Lecz trzeba patrzeć też na to trochę z innej mańki, ponieważ skoro tracimy dostęp do produkcji, która nawet nie posiada trybu offline, no to z drugiej strony po co mamy mieć zaśmiecaną bibliotekę, kiedy nawet po wejściu nie możemy nic zrobić. Aczkolwiek to już zostałem do naszej wspólnej dywagacji. Dużo osób twierdzi także, że może to być bezpośredni atak w inicjatywę Stop Killing Games, które jakby powstało za sprawą właśnie przykładu The Crew. Pewien youtuber postanowił bardziej zainteresować się tematem i nawet założył stronę internetową, która poświęcona jest realnym działaniom na rzecz zakończenia praktyki niszczenia gier wideo sprzedawanych klientom przez wydawców. Ogólnie jeśli chcecie podjąć działanie, no to można wejść tutaj na specjalną stronę internetową, ale mamy tutaj rozpisane nie dość, że działania w sprawie The Crew, to także mamy temat petycji rządowych, także temat jest bardzo ciekawy i jestem pewny, że na takiej jednej akcji się to wszystko nie zakończy. W sensie twórcy mogli to rozwiązać na naprawdę wiele sposobów z tym The Crew, bo mogli chociażby dać możliwość tworzenia fanowskich i w sumie nieoficjalnych aktualizacji umożliwiających granie offline, ale oni po prostu postanowili wywalić z naszej biblioteki The Crew, usunąć nam licencję i po prostu zakończyć całkowicie jej żywot. Jeśli interesujecie się różnymi sekretami z wiedźmińskich gier, no to zapewne kojarzycie użytkownika xletalis, który na swoim kanale YouTube dostarcza co jakiś czas właśnie takowe sekreciki, czy to w Wiedźminie 3, czy to w Wiedźminie 2, bądź w Cyberpunku 2077, i niedawno otrzymał on wskazówkę od jednego z widzów, jak odnaleźć pewien szczegół ukryty pod Nowigradem. I szczerze przyznam, że jest to naprawdę bardzo fajna tajemnica, ponieważ nie dość, że musimy trochę pogłupkować, żeby ją znaleźć, to także przekracza ona poza czwartą ścianę i to w sumie dosłownie. Ogólnie głównym punktem zaczepienia jest tutaj Dijkstra i jego biblioteka. Dokładnie mówiąc, kiedy przychodzi nam rozmawiać ze wspomnianym szpiegiem, musimy po zakończeniu rozmowy po prostu wbiec w róg z jednej ścian, aż po prostu trafimy do takiego miejsca, jakie widzicie obecnie na ekranie. Potem pozostaje nam co nieco pobiegać i użyć konsoli, która pozwoli nam przemierzać tak zwane no niezbadane tereny Nowigradu. Aż w pewnym momencie na jednej ze ścian ujrzymy temerskiego rycerza z wycelowanym palcem wskazującym w stronę kamery z napisem CD Projekt Red cię potrzebuje. No i nie powiecie mi, że to nie jest zabawny sekret. Co ciekawe, na Reddicie już jedna z osób informowała, że znalazła grafikę właśnie z tym rycerzem w ubiegłym roku, aczkolwiek nikt nie wiedział dokładnie skąd ona pochodzi, aczkolwiek teraz nareszcie wiadomo, gdzie możemy takowego rycerza znaleźć. Dużo osób też twierdzi, że jest to ostatni sekret związany z Wiedźminem 3, aczkolwiek nie chce mi się trochę w to wierzyć, ponieważ jestem pewny, że Wiedźmin ma jeszcze kilka sekretów, których gracze nie odkryli, jak chociażby no właśnie to z tym temerskim rycerzem. Aha, no i zostawiam wam link w opisie do materiału xletalisa, bo jeśli
jeśli ktoś z was będzie chciał jakby dostać się do tego samego miejsca, no to on wam tam szczegółowo wytłumaczył, jak trzeba stanąć, gdzie trzeba podejść i tak dalej. 11 kwietnia Warhorse Studios postanowiło udostępnić na swojego Twittera pewną grafikę, która nie zapowiada jako taką samej produkcji, a zapowiada pokaz, na której ta produkcja zostanie ujawniona. Będzie ona miała miejsce 18 kwietnia o godzinie 20:00 w serwisach YouTube i Twitch. No i od momentu, kiedy gracze zobaczyli tą grafikę, zaczęli spekulować, że będzie to nic innego jak druga odsłona popularnego średniowiecznego RPGa Kingdom Come Deliverance. W sensie innej opcji tak naprawdę w tym wypadku nie ma. Produkcja od czeskiego studia przyjęła się wyśmienicie i gracze tylko czekają na właśnie jakąś zapowiedź kolejnej odsłony. Skoro do samego pokazu jeszcze daleko, no to Tom Henderson postanowił bliżej przyjrzeć się sprawie i po prostu ujawnić, co tak naprawdę kryje się pod tym New Game Reveal. Shinobi602 na swoim Twitterze postanowił napisać, że nowa gra od Warhorse Studios zostaje ujawniona w następny czwartek, 18 kwietnia. Gracze spekulowali, wręcz są pewni, że jest to Kingdom Come Deliverance. Tom Henderson postanowił podać pozycję dalej i napisał Kingdom Deliverance 2, a do tego dodał emotkę Jacka Nicholsona. A i dodał także komentarz, że nie jest to w sumie jego życzenie, po prostu jest to Kingdom 2. I wiadomo, do tematu cały czas trzeba podchodzić z przymrużeniem oka, aczkolwiek warto dodać, że jest to nie dość, że po prostu Warhorse Studios, które bardzo mocno wybuchło przez Kingdom Come Deliverance, także na pewno raczej jest to, raczej jest to kontynuacja jedynki, plus Tom Henderson podał tą informację, że będzie to po prostu Kingdom 2, także jeszcze bardziej warto w to uwierzyć i po prostu musimy poczekać do 18 kwietnia. Star Wars Outlaws obecnie nagrzewa się i coraz bardziej szykuje się do premiery, która będzie miała miejsce już w tym roku latem. Dzięki czemu, no, premiera już jest naprawdę niedługo, a Ubisoft musi cały czas przypominać graczom, że istnieje coś takiego jak Star Wars Outlaws i od czasu do czasu udostępniać jakieś materiały z rozgrywki, czy po prostu jakiś story trailer, jak zrobili to ostatnio. Dodatkowo udostępnili nam, ile przyjdzie nam zapłacić za tytuł i cena, muszę wam przyznać, że nie jest jakoś wywalenie droga, przynajmniej moim zdaniem, a już jeśli chodzi o te droższe edycje, no to kopara co nieco opada. Mimo że ceny są jakie są, to na pewno wiele osób czeka na produkcję i tym bardziej teraz jeszcze więcej osób będzie na nią czekać, ponieważ z tego, co dowiedzieliśmy się za sprawą Twittera Briana Shea... Z tego, co dowiedzieliśmy się za sprawą wpisu Briana Shea, no to Ubisoft zrezygnował z mechaniki, która no była dostępna w ich produkcjach od dawna i już powoli zaczęła irytować graczy. Dokładnie mówiąc, kiedy chcecie odblokować nowe obszary na mapie, to trzeba było wspiąć się na jakiś duży punkt. I z tego, co tutaj właśnie Brian poinformował, Star Wars Outlaws odejdzie od tego rozwiązania. Jeśli chodzi o Star Wars Outlaws, bezpośrednio zapytałem dyrektora kreatywnego, czy w otwartym świecie są wieże, po których można się wspiąć, aby odblokować mapę. Powiedział, że nie ma. Mimo tego, że informacja ta nie jest jakaś bardzo olbrzymia, to i tak pewnie cieszy wielu z was, ponieważ styczność z tym miały osoby najwięcej grające właśnie w Assassin's Creed oraz Far Cry'e, ponieważ to tam te mechaniki były w bardzo dużym stopniu używane. Jak twierdzi Brian, mapa będzie odkrywać się wraz z przemierzaniem nieznanych regionów, a wspinaczka na punkty widokowe była od lat krytykowana za swoją powtarzalność. Jestem teraz bardzo ciekawy, jaką mechanikę przyjmie Ubisoft, ponieważ skoro nie będą to punkty widokowe, to myślę, że sam z siebie takie przemierzanie nieznanych regionów też raczej odpada, ponieważ będą musieli mieć jakiś taki punkt zahaczenia. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie, a ja dziękuję za oglądanie materiału. Servus!